Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy... Nie wiem jaki dzień, co za różnica, jaki dzień. Któryś dzień tygodnia na pewno. Tygodnia, w którym się wyprowadzamy, więc jest szaleństwo. A Dominik cały czas pracuje normalnie, więc wiecie... No, jest szaleństwo. Ale tak, ja właśnie jadę do optyka, gdzie kupiłam te okulary, bo odebrałam je w piątek i już w piątek zauważyłam, że jest coś z nimi nie tak. Więc fantastycznie. A, mamy wtorek dzisiaj, tak przypomniało mi się właśnie przez to. I nie mogłam pojechać w piątek, bo już było za późno. W sobotę byłam cały dzień z dzieciakami, w niedzielę są sklepy zamknięte. W poniedziałek znowu cały dzień z dzieciakami, więc nie było opcji, że pojadę. No i dopiero teraz we wtorek się zebrałam, żeby pojechać to załatwić. I już wam pokazuję, co się stało. No, nie chcę się ostrzyć, ale... Strasznie to krzywe. Kurde, jak mnie denerwuje ten aparat. No proszę bardzo, nie wiem, że wypadła śrubka, to jeszcze jakoś tak się dziwnie odgięło i tak jest od początku, więc cudownie. Więc jeszcze w tych okularach jadę, ale spodziewam się, że zostanę bez nich, bo no, pewnie trzeba będzie je naprawiać, no bo jakby inaczej wątpię, że zrobię to na miejscu. No ale mam swoje stare, ale moje już się do tej przyzwyczaiłam, w sensie wiecie, że tak dobrze widać, a tutaj znowu nie będzie tak dobrze widać, ale naprawić trzeba. Ale nienawidzę takiej sytuacji. No ale dobra, jedziemy. Dzisiaj jeszcze niespodziewanie, zapomniałam, że mam zebranie u Jasia w przedszkolu, więc to też jest rzecz, którą trzeba odhaczyć. O ludzie, ile ja kółek porobiłam, żeby móc zaparkować, to masakra to, co się dzieje tutaj o tej godzinie. Ale to pewnie w każdym mieście tak jest, że w centrum miasta to ciężko zaparkować o godzinie 15. Wszyscy jeszcze w pracy i tak dalej. No więc obym wszystko zdążyła zrobić. Sometimes we act like a fool. Not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being guilty. Ale się nie wiem co, wkurzyłam, zasmuciłam, nie wiem. Dobra, może wkurzyłam bardziej, ale jestem smutna. Ale wkurzenie, to słowo tutaj też pasuje. Słuchajcie, pani powiedziała mi, że gdybym przyszła z nimi od razu, jak tylko zobaczyłam to, no to wtedy by było wiadomo, że wina okularów, ale że przyszłam dopiero we wtorek, w piątek odebrałam, w piątek dopiero w domu to zobaczyłam w ogóle i nie było szans, żebym przyjechała kiedykolwiek indziej niż dzisiaj, bo po prostu nie było takiej fizycznej możliwości. We wtorek, czyli wiecie, przecież to chwila, tak? W niedzielę nie mogłam przyjechać, bo sklepy były zamknięte. No i pani powiedziała, że teraz nie wiadomo, że mogą tego nie uznać, że sama sobie to zepsułam, te okulary, i że mam teraz nie dość, że czekać 14 dni na rozpatrzenie tego, czy uznają reklamację, czy nie uznają reklamacji, a wiecie co, nie wiem, mam takie jakieś złe przeczucia, że tego nie uznają, co po prostu już mi się płakać chce, bo kupiłam dopiero co nowe oprawki i będę musiała, bo pani powiedziała, że ich się nie da naprawić, więc będę musiała kupować drugi raz nowe, no i no nie ma szans, że już kupię tutaj na przykład, bo po takim czymś, no jak? Czyli będę musiała iść do kogoś innego i wydać znowu taką kasę, jak wydałam teraz na okulary, a każdy, kto nosi okulary, ten wie, że to nie jest tani interes. I jestem po prostu... Nie wiem... Zła. Jestem strasznie zła. Ale zobaczymy. Nie. Więcej mi się o tym gadać nie chce, bo to jest aż wręcz żenujące. Mam moje stare okulary, które kurde przetrwały tyle, a te... Zobaczysz, ile ja mam zakupów. Masakra.
pomożesz mi? O, matko jedyna. No mam torbę, mam, ale i tak. No, ale mama. Tak? A kupiłaś coś dla mnie jeszcze? Co dla ciebie jeszcze? Tak. Chodź, Klarusia, chodź. Tak, tak. Klara zaprasza koleżanki, a my nie mamy gdzie zapraszać koleżanek, Klara, teraz. My się wyprowadzamy. Dzień dobry, kochani, witamy was bardzo serdecznie w kolejny dzień tego vloga. Ktoś ty się cieszy, ale jesteś rozczochrana, misia. Rozczochrana dziewczynka jesteś, no. My właśnie się zbieramy, bo trzeba jechać po Jasia. Jasiu był na próbie teraz, bo w piątek mają występ z okazji Dnia Babci i Dziadka. Więc chciałam, żeby poszedł chociaż na tą próbę. Teraz jest u Dominika, więc jadę go odebrać stamtąd, a później po Klarusia z przedszkola odebrać też trzeba. No. Jedzie ze mną. Jedzie ze mną. Hej, Aniunio. Kocham cię. O, też się kocham. Mam na rączkę. Rączkę już ci dam. No. Chodź, patrzcie, odebrane. Klara, Mila się cieszyła, jak się tam biegłaś. Mila, coś widzisz? Widzisz. Dobra, ale w takim tempie to do jutra nie dojdziemy. No. Poszłam z nimi na piechotę i dojdę chyba jutro. Co tam pisze? Nie wiem, czekaj. Janina Bany Kozłowska. A tu? Artystka ceramik. Czesław... ojej. Matyjewicz. A tu? Misiu, inne nazwiska. Chodźmy już, co? No, więc tak, idę z nimi do galerii. Zobaczymy. Co z tego będzie? Mam nadzieję tylko, że nie afera. Wow, jak nas dużo widzisz? Strasznie nas dużo! Klara, nas nie galeria przetrwana. To teraz biblioteka. O, idziemy. Fajne? Patrz, może zobaczę tutaj, jakie cienie robisz. Wow. Patrz, jaki zrobiłaś. Patrz, to ty zrobiłaś taki filmik. Jak fajny. No fajny filmik, no. Jasiu, wiesz, co tam musisz zrobić? Musisz dopasować kolor tła do kotka. Patrz, co robię. No. Nie, ty koniec. Tak, brawo, świetnie. Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute. Who you wanna be for a minute? Don't get over your head. Tak, słyszałam. Idziemy. Fajnie było w bibliotece? Tak, fajnie. Lubię. To
No to musimy częściej chodzić. Teraz już masz kartę swoją. Będziesz czytał książki i wypożyczał. Ale ja mam już 4 naklejki. No i jesteśmy, dotarliśmy do domu. Muszę sprawdzić, czy są drzwi zamknięte, bo niestety były incydenty, że ktoś tam ciągnął za klamkę, więc no, wolę za każdym razem sprawdzać, czy zamknęłam drzwi. Ach, o, jestem zmęczona, mamy godzinę 18:20, więc ja idę teraz robić sobie coś do jedzenia i napić się ciepłej herbatki. Później dzieciaki jedzą i idziemy spać. Taki jest właśnie plan. Staram się nie kupować teraz za dużo jedzenia, chociaż wiecie, no ciężko, kurde, nie kupować jedzenia, jak jeszcze tutaj tak naprawdę żyjemy, ale już niedługo, a też nie chciałabym właśnie za dużo, bo mamy na przykład mnóstwo kasz. Więc będziemy musieli to wszystko przewieźć. No i nie miałam co na kolację dla dzieciaków zrobić. Klara zażyczyła sobie gruszkę. Mila, co tam składasz do paszczy? Wiecie. Fe, to niedobre, fe. Fe. Mila, wyciągnij to z buzi. Jak to nie? No, więc Klara zjadła gruszkę, a Jasiu chce placki bananowe, więc będą placki bananowe, bo naprawdę no tak to jest z tym jedzeniem. Nie chciałabym przewozić już tam kupować, to wiadomo, no będziemy oczywiście, ale na razie nie chciałabym mieć po prostu sobie dokładać rzeczy, które musimy stąd wywieźć. Więc staram się, szczególnie wiecie, lodówka i takie sprawy, wolałabym to po prostu zjeść i nie musieć przewozić. Dzisiaj ostatni pełny dzień tutaj. Właściwie no po prostu ostatni dzień, jutro oddajemy klucze. I miałam tak, mam wrażenie, że sobie po prostu umawiam. Miałam tak, że wiecie, że fajnie, cieszyłam się nawet z tego, że wiecie, chciałam już mieć to bardziej za sobą, żeby oddać te klucze i tak dalej, nie? No. Ale sobie mówiłam, a nie jesteś smutna może z tego powodu, że dlaczego nie jesteś smutna? I wiecie, wkręciłam sobie chyba, że jestem smutna po prostu z tego powodu i teraz mam takie, już nie będę siedziała tutaj i nie będę patrzyła na ten widok za oknem, jak jeżdżą auta, nie będę mogła rano sprawdzać, czy jest korek, czy nie ma korek. No i jednym słowem odwaliło mi. Ale powiem wam coś, co złamało mi wczoraj serduszko i przez co się rzeczywiście popłakałam. To było to, że no wczoraj tam mówiliśmy dzieciom, że jutro jest, czyli dzisiaj ostatni pełny dzień tutaj, że później się wyprowadzamy do babci, do dziadka. I tak jak oni byli zawsze ucieszeni z tego powodu, po prostu zawsze chcieli, nie mogli się doczekać, ciągle pytali, czy to już, tak teraz Klara wczoraj zaczęła płakać, że ona nie chce, że tutaj jest fajnie, że ona chce tutaj zostać, że... Tak się biedna dziewczynka rozżaliła, rozpłakała, że wiedziałam, że muszę stanąć na wysokości zadania, żeby się sama nie rozkleić. W sensie nie ma w tym nic złego, ale po prostu chciałam, żeby czuła... ekspres do kawy, żeby czuła oparcie moje w tym po prostu, a nie żebym ja jeszcze jej zaczęła, uj tak, to prawda, to smutne i sama wiecie, obarczać ją też swoimi emocjami, więc powiedziałam właśnie o tym, że Klarusia, ale dzięki temu, że się stąd wyprowadzamy, będziesz miała ekspres. Wiecie, no, ekspres misika z tyłu. Będziesz miała spokój z Milą, że będziemy mieć nowy domek, że będzie tak super. No, później Jasiu tam powiedział, że nie chce mieć sam pokoju. No, ale to zaczęłam mu mówić, jaki będzie miał pokój, co będzie w nim miał, jakie rzeczy, to też się ucieszyli i ostatecznie zasnęli z dobrym nastawieniem, tak mi się przynajmniej wydaje, że udało mi się
No, a mi się teraz chce płakać, bo ja tak mam właśnie o dzieci, myślę o nich, ale i też o to mieszkanie w ogóle, bo Domin mi to wrył, ja później sobie to sama wryłam, no to że to nasze pierwsze mieszkanie, że tutaj wszystko sami robiliśmy, że tak powoli to wszystko, wiecie, ale to jest rzecz materialna i tak moglibyśmy sobie to mieszkanie zostawić, chociaż uważam to za niemożliwe, dlatego że w sensie myślę, że moglibyśmy sobie je zostawić, a w momencie, kiedy nie myślę racjonalnie, a zaczynam myśleć racjonalnie i mówię nie, nie moglibyśmy sobie go zostawić. Ewentualnie tak, moglibyśmy tutaj go zostawić, spłacać jeszcze 10 lat ten kredyt, który mamy tutaj. Aha, Mila się przekręciła. I co? Ale przez 10 lat mieszkać tutaj cały czas? Za 10 lat Jasiek będzie miał 17 lat w sumie rocznikowo, to po co później już dom? Bez sensu. Więc lepiej zostawić to za sobą, podziękować temu miejscu, że było, że spędziliśmy tutaj mnóstwo fantastycznych momentów i muszę kończyć, bo Mila się obudziła. No więc Milosia się obudziła, już nie pogadam. Widzę, że się cieszy na mnie, ale sens był taki, że po prostu trzeba iść dalej i tyle. Cieszyć się z tego, co było, ale iść dalej. Jesteśmy tutaj, patrzcie na szkło. Krzyczała na mnie, mama, pokaż mnie. Taka jeszcze rozczuchrona. Tak? No ale nie ma obijania się i musimy tutaj ogarnąć to łóżeczko. To są ciuchy Mili. Tak, właśnie. Łóżeczko, bardzo przydatna rzecz, nie? Jako szafa. No, więc mamy tutaj właśnie ciuchy Mili. Trzeba je teraz ogarnąć, spakować. No, więc lecimy. Lecimy z tym, Milacze. Wyprowadzasz się. Słyszysz? Wyprowadzasz się. Ty jako jedyna nie mieszkałaś u babci i u dziadka, trzeba to nadrobić. Takie właśnie spakowanie z Milusią, tak? Ja pakuję, a ona się wypakowuje. No oczywiście. Jak sobie inaczej. Mila, nie! Najwyższy. Wziąć się zapakowania tego. Tu już nie jest za czysto przez tą wyprowadzkę, bo już nie zajmowaliśmy się tym składaniem tak niejawnie po motywacji, skoro czasu też za bardzo nie. No więc teraz biorę i pakuję do wora rzeczy. In time. Barefoot on the grass, open skies. I can feel it every time I close my eyes. My eyes, yeah. Can you remember when we were young and free? Like queens upon the thrones. Never surrender, we're having too much fun. Can feel it in my bones. I was never Taka ładna pogoda, tak słonecznie, że ja siedząc w domu już poczułam wiosnę, tutaj jednak nie jest wiosna, jednak jest zimno. Nawet nie wiem, czy nie bardziej niż wczoraj, albo może wczoraj byłam lepiej ubrana. No teraz przerwa w tym pakowaniu i jadę do sklepu, a później po Klarusie. No, chciałam jeszcze wam powiedzieć, bo tak właśnie, bo ja włączam tu światła, tutaj nie muszę włączać światła, świateł w S-Max się muszę włączać, dobrze powiedziałam tym razem chyba, muszę włączać w S-Maxie, a tutaj nie, bo mam dzienne, no, ale zawsze włączam przez, tak już przyzwyczajenie po prostu, no to wiecie, nic się nie dzieje, no nieważne, no ale chciałam właśnie powiedzieć, że teraz wiecie, tak sobie idealizuję to mieszkanie tutaj i właśnie mogliśmy ten, jednak coś tam, wiecie, takie jakieś, a że szkoda, a że coś tam, ale później sobie myślę, kurde, przecież my się przeprowadzamy, żeby polepszyć sobie komfort życia i tak dalej, że najważniejsze nie jest to budynek czy to mieszkanie, ale to, że wszyscy razem z niego się wyprowadzamy. Ale no, chyba musi tak być, że no, takie trochę ukłucie w serduszku jest. Ale
ale nie wiem, czy po prostu to nie jest też trochę takie wmówione sobie, że ja sobie wmówiłam, że ja muszę coś poczuć i teraz dlatego czuję to ukłucie w serduszku, bo wcześniej jedyne co czułam to szczęście, że się wyprowadzamy, że mamy taką możliwość i tak dalej. Ale chyba taka natura ludzka, że zwątpienie musi przyjść prędzej czy później. A teraz idę do Dino. Po tym wykładzie. Mam nadzieję, że nie będzie dużej kolejki, bo już jest trochę późno i nie mam zbytnio czasu. Gdzie idziemy? Chyba to auto jest jakiegoś dalekiego kraju, daleko. Z dalekiego kraju auto? Tak. Możliwe. Co tam masz? Nowe kapcie. W końcu, nie? Nowe kapcie. Pokażę wam? No pokaż, pokaż, koniecznie. Pokaż nam nowe kapcie swoje. Ulala, takie różowe. I patrz, chciałaś z brokacikiem. Jest brokacik. To tak. Tak. Brokacik. W końcu no, to jakiś ten. To jest taki kwiatuczek. Tak. Nawet taki biały jest. Mhm. Patrzcie. Są kapciuszki nowe do przedszkolacy, nie? Tak, takie. Ale świeci i słoneczko, co nie? Tak. Pięknie. No. Chodź, wracamy do domu, pokażemy tacie. Okej, biorę się za pakowanie i... Trzeba podpisać? Tak, ale to później, wiesz? Biorę się za pakowanie moich rzeczy i teraz właśnie pakuję tutaj takie... Stwierdziliśmy, że robimy tak, że pakujemy się jakby na tydzień. Wiecie, zabieramy wszystkie rzeczy, wiadomo, tak? Podpisujemy je w tych workach. Tak! Tak. Ale... Tak, ale rzeczy, które... takie specjalne naklejki. Tak, takie specjalne trzeba, naklejki. Trzeba podpisać i potem ci kleić. Mhm. No, ale na razie takie, wiecie, żebyśmy po prostu wszyscy mieli przez ten tydzień coś ubierać, póki się nie ogarniemy z tym wszystkim, tak? Bo to, wiecie, no trochę potrwa. Więc się pakujemy. Pakujemy tak dzieci, pakujemy siebie, więc mam torbę i jadę na wakacje. Tak? Jedziemy na wakacje? Nie! No ale wiesz, do babci to jak na wakacje. Zara mówi, że jedziemy do babci. Do babci i do dziadka, ale u babci i dziadka to jako na wakacjach, nie? Tak, będziemy mogli sobie, jak będzie lato, to będziemy mogli sobie rozładzić koc, piknik, kocyk sobie i zrobić sobie piknik z jagódkami, malinkami, jabłkami. Tak. Ciążkiem malinowym. Będziemy szukać łodyczy na Wielkanoc. No tak. Dokładnie tak i będziemy robić. I jeszcze kiedy jajo. O, tak. Będziemy to coś. Czekaj, Misiu. No właśnie, takie spakowane. Tak jest, tak. Czemu tak sabotujesz tutaj na tą wyprowadzkę? Nie pozwala mi się pakować ta pani. Tak, nie chcę się wyprowadzić. Ja się nie chcę wyprowadzić, ja tu chcę mieszkać. Chodź tu chcę mieszkać. Nie. Tak? Nie. Nie. No, ała, bubę mam. Ała. Co się robi, jak ma ktoś ała? Cacy? Buzi? Mua. Mua. Moja misia. Chodź tu moja. Mama? Gdzie jest tata? Tam? Wołaj tata! Widzisz go? Tam jest? Tak? Tu jest? A gdzie jest Mila? Mila, gdzie jest? Tu jest Mila! Tata? Do. Chodźcie.
Właśnie, nie ma kanapy, widzicie? Samo takie odpocieradło. Takie od kanapy. Już jest mega późno, 21. Dzieciaki jeszcze nie śpią. No ale właśnie będziemy ich chłać spać. Czekam, aż do nich przyjdzie. No co, skarbeńku? Powiem wam, że jest jedna rzecz, przez którą chce mi się płakać, ale to jest coś takiego związanego z czymś nieprzepracowanym u mnie. Myślałam, że już sobie to przepracowałam, ale chyba jeszcze jednak nie. Trochę. Albo po prostu to wraca przez tą przeprowadzkę. To, wiecie co, ja miałam tak, Boże, będę płakać, że jak byłam z Jasiem w ciąży, to nie mogłam, nie zrobiłam, mogłabym właściwie, ale wiecie, trafiłam w 32 tygodniu do szpitala i już tam zostałam do końca, więc nie udekorowałam pokoju Jasia, w sensie tego kącika jego, nie zrobiłam tych wszystkich rzeczy, które chciałam zrobić, przygotować się na jego przyjście. I no zawsze chciałam to zrobić, tak? Jak była Klarcia, no to nie było tak miejsca na to, nie mieszkaliśmy u siebie, tylko nadal u moich rodziców i po prostu nie było na to przestrzeni wtedy. Więc jak Mila, no wiecie, ona miała swój kącik i tak dalej, ale to nie było to, czego ja chciałam, wiecie. No i jak byłam w ciąży z Milą, płakać mi się chce właśnie, jak byłam w ciąży z Milą, to powiedziałam sobie, że dla Mili wszystko przygotuję. Tylko, że oczywiście, jak to ja, zostawiłam wszystko na ostatnią chwilę i miałam to robić po świętach. A po świętach trafiłam do szpitala. I chodzi mi tutaj, znaczy dużo rzeczy zrobiłam, tak, bo popakowałam sobie, poprałam, złożyliśmy łóżeczko, ale ja chciałam tutaj tak mieć perfekcyjnie, tak, złożone łóżeczko, baldachim, dekoracje na ścianach, no wszystko, żeby było przepięknie, jak ona będzie miała tutaj przyjść. Chciałam zrobić to wszystko w ciąży, ale się nie udało. I teraz tak patrzę na tą ścianę i ona nadal jest pusta. I ja przez ten calutki rok starałam się coś wymyślić. Naprawdę, starałam się wymyślić, co ja chcę na tej ścianie. I ostatecznie nie zrobiłam nic, bo nie mogłam się zdecydować, bo nie mogłam przeżyć tego, że nie zrobiłam tego wtedy. No więc ani razu nie udało mi się tak ten, więc widzicie, można sobie planować, a życie później tak weryfikuje. No i co, i teraz wygląda tak pełno rzeczy i tak dalej, moje piękne łóżeczko, o którym tak marzyłam. No, ta ściana nieudekorowana, baldachim, o którym marzyłam, no jest. I co? No i w nowym domku już tego łóżeczka nie będzie, bo już będzie co innego, no, do tego czasu, ale będziemy jeszcze u rodziców używać. Ale żałuję, że nie wykorzystałam jego potencjału, tego łóżeczka, bo uważam, że jest naprawdę przepiękne, a na pewno bardzo, bardzo porządne. No więc ja jestem zdecydowanie taką osobą właśnie wrażliwą bardzo na takie rzeczy, ogólnie wrażliwą, ale i tak sobie radzę lepiej niż radziłam kiedyś sobie. Po prostu chyba dojrzała, mój układ nerwowy się wykształcił prawidłowo w końcu i już aż tak tego nie przeżywam, chociaż nostalgia w sercu jest. No i tak, trochę czuję taki, nie wiem, stres wewnętrzny czy cokolwiek, ale też dzieciaki, Klara kilka razy już się płakała, że ona nie chce się wyprowadzić, więc przykro mi się tak. Ale przypominam jej później, że będzie miała swój pokój, to już jest szczęśliwa. Jeszcze wam powiem a propos tych pokoi, no bo najpierw będzie tak, że Klara i Mila będą miały razem pokój, później je rozdzielimy, jak będą starsze, ale na razie będzie tak, że będą miały razem. No, no i Jasiu, jak usłyszał, że będzie miał sam pokój, to zaczął tak płakać. Mówić, nie, ja nie chcę mieć sam pokoju. A ja mówię, Jasiu, będzie fajnie, tam mu zaczęłam opowiadać, jak mu zrobimy ten pokój. No i opowiadam, a Klara mówi w końcu, Jasiu, i tak będziesz przecież do nas przychodził do pokoju się z nami bawić. I to jest właśnie to, bo ja często tak miałam, że o, jak to chłopiec z dziewczynką mogą mieć pokój razem. I wiadomo, w pewnym wieku po
potrzeba jest ta prywatności i to niezależnie już nawet od płci, czy to są dwie dziewczynki, czy chłopiec i dziewczynka, czy dwóch chłopców, no w pewnym wieku, no to wiecie, już chciałoby się mieć jednak tą prywatność. Nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze są takie możliwości oczywiście i to też trzeba rozumieć, bo to, że wiecie, na przykład czasem ktoś ma możliwość, mając dzieci na przykład, nie znaczy, że zawsze będzie mieć tą możliwość. Więc no, różnie po prostu się życie nam układa i trzeba też o tym pamiętać, więc nikogo nie oceniam, ale mówię, no w pewnym wieku też właśnie wiem, że no, będą potrzebować tej prywatności niezależnie z, czy to są chłopiec, czy to dziewczynka, po prostu będą potrzebować. Ale teraz moje dzieci są tak ze sobą zżyte i ja jestem z tego powodu tak szczęśliwa, że oni naprawdę chcą mieć razem pokój, oni chcą razem spędzać czas, oni chcą być ze sobą, oni lubią się razem bawić i mi się często chce płakać, jak ja widzę, jak oni się dogadują. I tak oczywiście kłócą się, biją się i mają się dość i tak dalej, ale przeważnie to jest jednak tak, że widzę, że jak oni się naprawdę kochają, jak o siebie się troszczą. Ostatnio mi pani w przedszkolu też powiedziała właśnie, że Klara do nich przyszła zobaczyć to przedszkole i ja się właśnie bardzo się troszczył o Klarę wtedy, chciał jej wszystko pokazać i był naprawdę taki bardzo, bardzo kochany, więc no tak, takie właśnie są moje dzieci, oni mają przecudowną relację, jestem z tej relacji bardzo dumna i szczęśliwa, że tak to wygląda.